Przystanek autobusowy, który był przy wjeździe do Zalesia, w ubiegłym roku decyzją gminy Rudna przeniesiono kilkaset metrów dalej. Teraz na autobus bliżej mają osoby z Koźlic. Niewygodne jest nawet dojście, dlatego że ten przystanek przesunięty jest po łuku drogi, gdzie podczas prac spychania śniegu, ten śnieg zostaje spychany na bok i trzeba iść albo po skarpie, prawda, śniegu, albo po jezdni. Samo dotarcie na przystanek nieoświetloną ulicą, która nie ma chodnika, jest niebezpieczne, zwłaszcza dla starszych, schorowanych ludzi. Żalą się mieszkańcy Zalesia, ale radzą sobie jak mogą. To na stopa, z sąsiadem samochodem, no i różnie, nie? Czasami busem, czasami na piechotę, tak. Na piechotę to jak długo panu to zajmuje? Dotarcie stąd do Lubina? 50 minut, tak. Szosą. Mieszkańcy Zalesia poinformowali o swojej sytuacji włodarzy gminy Lubin i powiatu lubińskiego. Ich problem ma zostać rozwiązany. Na to jednak potrzeba czasu. W tej chwili zajmujemy się sprawą Zalesia. Natychmiast po zgłoszeniu przez mieszkańców problemu odtworzenia tam przystanku autobusowego podjęliśmy stosowne działania. Projekt uchwały w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała już Komisja Rozwoju. Teraz czeka na uchwalenie przez Radę Gminy, co stanie się w drugiej połowie lutego. Potem tę decyzję musi jeszcze uchwalić Rada Powiatu i jak tylko będzie ta decyzja, niezwłocznie stanie tam znak z napisem przystanek. Projekt wstępnej lokalizacji przygotowany jest także dla kolejnych sześciu przystanków w trzech miejscowościach. W Niemstowie, Liścu i w Wiercieniu.